Poznańska publiczność w tę upalną sobotę przybyła licznie na Hipodrom Wola w nadziei na emocje w konkursie zaliczanym do światowego rankingu. A tych nie zabrakło. Jarosław Skrzyczyński po świetnym przejeździe objął prowadzenie. Wydawało się, że to on zatriumfuje. Po nim jednak startował jeszcze jeden jeździec. Obserwowałem cały konkurs, jak on się toczył w drugim nawrocie i było bardzo mało zerowych. Wszyscy mieli praktycznie zrzutki. Ten przede mną, co jechał, to przejechał na zero. I tak stwierdziłem, że nie będę szarżował za mocno i wyprzedziłem Holendra, ale i czekałem na rozwój wydarzeń. Nie? No, Arek postawił wszystko na jedną kartę i wygrał. Arkadiusz Fimmel, pochodzący spod poznańskich Komornik, zaskoczył zarówno Skrzyczyńskiego, jak i zgromadzoną na hipodromie publiczność. I to właśnie 30-letni Polak po dwunawrotowym konkursie zajął pierwsze miejsce. Piękne zawody, no wyjątkowa chwila, zwycięstwo z mistrzem Jarkiem, który jechał przede mną, więc też pokazał mi trasę. Widziałem, że nie pojechał na pełen full, więc wiedziałem, że jest to do zrobienia. Długo czekałem na to zwycięstwo. Zwycięstwo pierwsze w Londynie, ale przyszło, jak to się mówi, ciężka praca popłaca i no fantastyczny dzień dla mnie. Dla Fimmela jest to dzień tym bardziej wyjątkowy, że memoriał Macieja Frankiewicza jest jego pierwszym wygranym konkursem zaliczanym do światowego rankingu. Forfule potrwa do niedzieli. To właśnie w ostatnim dniu zawodów rozegrane zostanie najbardziej prestiżowe Grand Prix. Najlepsi ruszą o 13:00.